A teraz co, praca naszego kolegi Szymona Rojka? Tak, Szymon Rojek, największy kibic naszej redakcji Piłki portugalskiej. Tak, piłki portugalskiej, zwłaszcza Sportingu Lizbona. Dziś będzie zespół, który nazywa się Sporting. Jesienią 2013 roku w jednej z knajpek lizbońskich spotkało się czterech dżentelmenów. Łączyło ich to, że wszyscy są kibicami Sportingu Lizbona. I tak powstał zespół, który nazwał się właśnie Sporting, od nazwy Sporting. Tworzą najlepszej jakości rock'n'roll, tak przynajmniej sami mówią. Efektem są dwie płyty. Pierwsza zatytułowana Forza Brutal, a druga Onda Verde. Jeśli Państwo spojrzą, to z tymi płytami stoi São Pinto, czyli były trener Legii Warszawa, który również jest legendą Sportingu Lizbona. Niektóre wersy utworów zespołu Sporting weszły na stałe do użycia na koszulkach, na flagach. Są bardzo popularne. I jeden z nich chciałbym teraz Państwu przytoczyć. Przekazywanie tej miłości, tej pasji z pokolenia na pokolenie to obowiązek każdego lwa. Dorosnąć i nauczyć dzieci takiego sposobu na życie i krzyczeć razem na cały świat Sporting aż do śmierci. Piękne słowa. Piękne. Posłuchamy? Posłuchajmy oczywiście. Dziękuję bardzo. No ładne, ładne chyba brzmienia, panie prezesie.